Siemaneczko ludzisko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Agro Team Gates. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z mapy Stapenbach. Jest to już 10 odcinek i drugi sezon rozpoczynamy, czyli żniwa. Tak jest, żniwa już rozpoczęte, na szybkości tutaj jak sobie możecie zauważyć. Żniwa sobie rozpoczynamy naszym tutaj New Hollandikiem jak najbardziej, dokładnie tak, z tego powodu, ponieważ no trzeba skosić ten rzepak z tego powodu, żeby nasze świneczki miały co wpieprzać, że tak powiem brzydko, no nie? Że miały co wpieprzać, mam nadzieję, że wy nie macie odczuwalnych tych spadków FPS-ów co ja. Niby ja mam w sumie 30 tych FPS-ów, stale pokazuje mi. Ale no zobaczymy, jak to będzie u Was. Mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio odczuwalne, ale jeżeli będzie, no to przepraszam. Ale ja nic na to nie poradzę. Szczerze tak mówiąc, ale dobra, trudno. Jeszcze o to, kosimy sobie rzepak, jak sobie możecie zauważyć. Ja sobie puszczę tutaj, zrobię poprzeczniaki tylko. Tak, ja zrobię poprzeczniaka z 2 razy, 3 razy i puszczam pracownika, żeby on tutaj sobie to mucił z tego powodu, ponieważ ja muszę przyjechać naszym zetorem lub case'em z przyczepą, bo tutaj jeszcze nie przyjechałem, a z tego co widzę, to nawet dość dobrze sypie ten rzepak, bo jak na razie już jest 100 tona, no nie? Myślę tak, jakby z 15 ton sypnęło, to by było naprawdę bardzo fajnie tego rzepaku. Ale to jeszcze zobaczymy, ile mi tego sypnie, szczerze mówiąc, więc na razie, tak jak wspomniałem przed chwilą, że 2 razy zrobimy sobie poprzeczniaka. No 2-3 razy sobie zrobimy poprzeczniaka i będzie gitara siema. No nie mordy. Nawet nie będę jechał tam w dół, tylko sobie po prostu wycofam tutaj na wstecznym. O, robię ten słomę. Nie słomę, tylko mogę w sumie nawrócić tam, ale to następnym razem najwyżej nawrócimy. I trudno się mówi. Niech stracę, że tak powiem. No nie, ale ogólnie naprawdę mordeczki, to wszystko wygląda, będzie wyglądało spoko. Bo ja zaraz tutaj biorę też talerzówkę, jak trochę on tutaj zrobi, talerzówkę biorę i przyjeżdżam najprawdopodobniej case'em, bo pisaliście, że mało rzeczy robię, pisaliście tak, że dużo rzeczy robię strasznie case'em, no nie? Case'em maksimum, a nie zetorem. Dlatego robię dużo rzeczy case'em, ponieważ case jest najmocniejszy niż zetor, no nie? I więcej prac, lepiej jest mi case'em robić. Bo się nie męczy tak case, no nie? I szybciej praca idzie, niż robić to zetorem, no nie? Ale no cóż, trudno. Trudno, dobra. My sobie tu tak, musimy sobie troszeczkę tutaj wyciąć. Tego. Dobra. I sobie tu nawrócimy. Jak najbardziej. Tutaj sobie wjedziemy. No i myślę, że 3 takie przejazdy sam raz wystarczy do nawracania. Najwyżej sobie będzie cofał i tak będzie zapewne cofał. No ale ja dlatego tylko tak robię, bo chcę puścić tego pracownika. No żeby to jako tako sypało, no nie? Znaczy, żeby jako tako robota szła, a ja muszę tutaj jeszcze przyjechać ciągnikiem z przyczepą tutaj na to pole, to chwilę mi zajmie. Zanim ja wrócę, to już będzie wszystko, już będzie możliwe, że kombajn pełen, no nie? Ale kto to też to wie, nie? Bierzemy tak, już wam mówię mordy co bierzemy. Bierzemy zetora, podczepiamy do... Dobra. Tak. Dobra. Zostawiamy tutaj tego naszego case'a, bo chcieliście, żebym więcej prac robił zetorem, tylko trzeba go znaleźć. Zetorku, gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie jest zetor. Zetor jest tu. O tak, tutaj jest zetor z przyczepą, więc dobra. Więc na razie mamy tą przyczepkę, bo na inną nas nie stać. Niestety nie mamy pieniędzy. Więc bierzemy tą przyczepę, ale no już po tych żniwach, znaczy po tych żniwach, na tych żniwach nawet będzie nas stać na nową przyczepę. Na nową przyczepę. Kukurydzy jest sporo, kukurydza będzie nadal siana na większych polach nawet i nawet na 2 kawałkach możliwe. Tylko nie chcę, żeby w tych samych miejscach była kukurydza, że tak powiem. Kukurydza na pewno w przyszłym roku będzie tutaj, po prawej stronie. Tak, tutaj,
I tutaj, gdzie jest słonecznik, na pewno będzie jeszcze. I nie wiem, czy nie na polu numer 90. Bo tak jak wspomniałem, że z każdym sezonem jest coraz więcej świnek, a świnki potrzebują bardzo, właśnie potrzebują bardzo kukurydzy. Więc no tak średnio, jakby nie było tej kukurydzy, no nie. Kukurydza musi być, bo strasznie dużą paszę robi. Poczekamy, aż on tutaj przejedzie. I lecimy sobie dalej na pełnej parze tam do naszego pracownika, bo on tam sobie robi. No, a my nie wiem, co będziemy robić. Znaczy, będziemy najprawdopodobniej żniwować, bo to 6 minut dopiero odcinka. Ja przepraszam, jeśli słychać jakieś odgłosy, ale jest burza. Burza jak burza w sumie. Grzmi, pada deszcz od czasu do czasu, raz pada, raz nie pada. I tak to właśnie wygląda, no nie? I tak to właśnie wygląda, że raz pada, raz grzmi, raz słońce świeci. Mimo to, że nagrywam o godzinie 18, no ale trudno. Odcinki sobie teraz nagrywam troszeczkę do przodu. Do przodu z tego powodu, ponieważ od 22 czy od 21 lipca będzie wraca tata mój z zagranicy na 2 tygodnie. Chcę z nim posiedzieć i nie będę siedział praktycznie wcale przy komputerze, dlatego chcę sobie odcinki ponagrywać troszeczkę do przodu, więc bardzo Was też za to przepraszam, szczerze mówiąc, no ale mam nadzieję, że nie będziecie za to przez to obrażeni, że właśnie nagrywam sobie odcinki troszeczkę do przodu. Myślę, że nawet to będzie troszeczkę lepiej, że tak powiem. Jeszcze nawet pracownik nie ma 80%, ale my sobie podjedziemy teraz. Słuchajcie, ile on jedzie? 10 na godzinę. O Jezu, co on tu robi? Hop, stop, 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 stop. Nawet nie, bo ja muszę zrobić poprzeczniaka, bo ja sobie nie wyobrażam tak pola, tak jak to teraz wygląda. No nie, bo mnie to tak strasznie drażni, takie coś. No sami zresztą popatrzcie, jak to kurde bez sensu wygląda. No cóż, trudno, ale ja czegoś takiego nie lubię. Tutaj powiem teraz, przepraszam, jeśli też słychać jakieś odgłosy, ale otwierałem sobie okno. Jak zaczynałem w sumie odcineczek nagrywać, to troszeczkę grzmiało. Grzmiało, ale teraz już jest w miarę git. Myślę, że sobie przejedziemy tutaj, tam, zrobimy to. Już sobie ja będę tutaj sobie kombajnował. Ja nawet nie patrzę w lusterko, bo wiem, że tutaj samochody nie jeżdżą, a mi się to śpieszy. Kurwa, pada ten deszcz. Zamiast coraz mniej padać, to coraz więcej pada. No i na pewno słychać, jak on pada, bez sensu. Więc ja troszeczkę przymknę okno, więc sorry. No tutaj jest niezasiane, bo mi brakło nasion, ale stwierdziłem, że już tam dupa, nie będę jechał po tyle nasion tam na... Ile tam trzeba było? Pół worka? No nie, pół worka. No nie, więc stwierdziłem, że dobra, nie stracę już tyle. Niech będzie tak, jak ma być, a nie jakieś kombinacje, no nie? Dobra. Zaraz rurę trzeba będzie wystawić. A tutaj będzie już 100%. Dobra. Ale naprawdę, rzepak naprawdę jak najrazie dobrze sypie. Mi się to podoba, że rzepak aż tak dobrze sypie. Się tego nie spodziewałem, że on aż tak będzie dobrze sypał. Ale to fajnie, jak najbardziej jest na plus, że tak powiem. Kurde, mówiłem, że ta pogoda nie jest zdecydowana. Raz pada deszcz, a teraz znowu świeci słońce i mnie razi w oczy. Ale no trudno, no cóż. Bym się przeciął, ale wiem, że nim nie przyjadę na raz. No nie? Więc trzeba przejechać tak tutaj do końca. I będzie spoczo. No najprawdopodobniej jak skombajnuję cały rzepak, to wcale wejdzie mi do świnek, bo tam sporo tego rzepaku świnki potrzebują. Chciałem posprzedawać trochę tego rzepaku, no ale nie sprzedam też. Dużo nie sprzedam tego rzepaku. Niestety, bo mamy tylko to jedno pole. Może co i mi się coś uda sprzedać, bo sobie mają na polu numer 90 oraz 37. No ojejku, mój kochany. Więc może mi się uda tam sobie sprzedać, ale też zobaczymy, jak to będzie.
bo chciałbym, tak jak wspomniałem, że chciałbym troszeczkę tych pieniążków pozarabiać, bo trzeba nam na nowe nabytki, bardzo nam trzeba na nowe nabytki. No ale no cóż, cóż poradzić, jak nic nie poradzisz. No nie? Dobra, wjedziemy sobie o tutaj. Niech to sypie. Ja sobie tylko tak sobie przyspieszę tutaj na maksa, dam to i niech mi to sypie. Dobra, i sobie poczekamy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No na razie sypło nam 6400 chyba. Z ilu? Zaraz wam powiem. Z 55 arów. Arów, no nie? To dużo nie. Zobaczymy ile na tym polu będzie hektarów, że tak powiem. Bo mnie też to bardzo ciekawi. No, ale z czasem wszystko powoli do przodu będzie szło. Hehehe. No, ale będzie fajnie, tak jak już wspomniałem. Dobra. Dźwigniemy sobie to do góry, sobie cofniemy. Troszeczkę do tyłu, opuścimy. I lecimy sobie dalej. Na pewno będzie taki przerywnik między żniwami, że będę talerzował sobie świergisko po tym rzepaku. Na pewno zrobię taki odcineczek. Nie wiem, może za dwa odcinki z tej serii, czy za trzy, może za jeden. Zobaczymy jak to będzie. Ale na pewno chcę pomiędzy przerywnik taki pomiędzy żniwami chcę właśnie zrobić, aby skoszę to pole, dajmy, że jeszcze zrobię dwa, trzy, czy tam trzy odcinki ze żniw. I chcę sobie stależować to pole, żeby, wiecie, żeby nie było cały czas żniwa, żniwa i żniwa, no nie? Sami też wiecie o co chodzi, ale fajnie się też ułożyło, że tak powiem, że pomiędzy właśnie seriami, pomiędzy tą serią a SPGR-u serią, nie wychodzą w tym samym momencie żniwa. Tak, nie wychodzą w tym samym momencie żniwa i mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. Dobra, lecimy. Ja sobie tu zatrudnię pracownika, żeby... Myślałem, że to pracownik lepiej zrobi, a to ja lepiej zrobię chyba niż pracownik, bo chcę, żeby sobie fajnie tak mi było lepiej do nawracania, do jeżdżenia dookoła, no nie, niż po prostu takie pierdolenie o farmazonie, czyli w ciulwie, jak to się nazywa, no nie? No. Ale Jezu, jak żebym się zgadał. Ale no nic, mamy 13 minutek prawie odcinka, ale fajnie to wszystko też wygląda poza tym mówiąc. Kurde, pasowałoby mi tego zetora przestawić stąd, bo mi on będzie troszeczkę przeszkadzał, bo chciałbym sobie tak to dookoła rozkosić. Ale to zobaczymy zaraz. Tylko pierwsze dojedziemy sobie tu do końca. Dobra, odjedziemy tym naszym zetorem. No 6400 weszło tutaj z rzepaku tego. To i tak sporo. No, mam nadzieję, wszystkiego raczej nie zabiorę w jeden kombajn i w jedną przyczepę, bo jeszcze jeden kombajn pełen i już pełna przyczepa będzie. Na pewno jeszcze będzie jeden na 100% będzie kombajn, no nie? Może nawet i dwa, zobaczymy. Zobaczymy jak tutaj wydało tą, jak wydało ten rzepak, no nie, jaka wydajność rzepaku będzie, bo jak na razie jest bardzo dobra wydajność rzepaku. No, z hektara to będzie tam sporo tego. Z hektara myślę, że jest 10 ton, no nie, sypnie. Ale naprawdę, wiem, no rzepak to jest rekord kurwa świata, no nie? No, ale to jest tylko farming. W realu by na pewno 10 ton to by z rzepaku nie ma opcji raczej, żeby wydało. Z pszenicy, czy tam jęczmienia, czy kukurydzy to już prędzej. Ale z rzepaku nie ma opcji. Jestem też również ciekaw, jak soja będzie. Jak soja będzie... Jejku, jak soja będzie... Zjadłem to. Jak soja będzie wydajna, czy będzie aż tak wydajna jak rzepak, czy jeszcze bardziej nawet. Zobaczymy, bo mnie to ciekawi. Ja sobie to pole całe skoszę na jednym autozapisie, na jednym save'ie tak jakby. Z tego powodu, bo chcę wiedzieć w dokładności ile mi sypło z tego pola i ile na tym polu jest hektarów. Nawet wyciągnę karteczkę i sobie będę zapisywał ile jest danych hektarów na tym czy na tamtym polu. Mam nadzieję, że takie coś będzie się wam również podobało. Że będę dbało to, że tak powiem, będziemy porównywać sobie sezon w sezon, gdzie co więcej lepiej czego sypie, no nie. Na pewno rzepak aż tak dobrze nie sypie, jak pszenica, czy tam jęczmień, czy nawet kukurydza.
bo kukurydza bardzo dobrze sypie. Ale no cóż, trudno. No nie? Trudno znaczy się, trudno jak trudno, no nie? Dobrze, że na Adi tak sypie dużo, no nie? Bo nasze świnki potrzebują bardzo dużo kukurydzy. Bardzo, ale to bardzo dużo. Ja bym chciał się rozwijać, nowe nabytki, wiecie, no ale jak nie masz czego, bo na razie, jak wspomniałem, chcę dobyć do 100 świnek i później właśnie te świnki będę sprzedał cały czas. No i chcę nowe pola kupować z tego powodu, ponieważ żeby było też więcej many, pieniążków, no nie, oczywiście. I teraz wszystko, zboże, jęczmień i pszenicę, wszystko daję na słomę. Będę robił w kostki, wiem, że mi to chwilę zajmie, ale będę to robił w kostki z tego powodu, ponieważ chcę je posprzedawać, bo dużo słomy nie potrzeba naszym świnkom. Może tam z 20 kostek zawiozę na farmę i zostawię, ale reszta będzie szła wszystko na sprzedaż tych kostek. Z tego względu, ponieważ za kostkę jest dobry pieniądz. Za jedną kostkę, nie wiem, czy nie ma coś 500 euro? Euro, tak, bo to jest euro tutaj w farmingu. Coś koło tego, więc naprawdę pieniądz jest dobry. Ale jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ogólnie fajny dzisiaj odcineczek wyszedł. Z tego powodu, ponieważ cały czas sobie praktycznie gadałem. I praktycznie skosimy zaraz. Całe pole byśmy skosili, aby było do pół godziny odcinek. No może nawet tak zrobimy, żeby był pół godziny odcineczek. Sorki, jeżeli słychać jakiś dźwięk. Dobra, my sobie tutaj zawrócimy. I sobie polecimy tu. No. No i fajnie jest. No i fajnie jest, nie ma jak tak powiedzieć, no i fajnie jest. Tutaj sobie wjedziemy w dół i sobie zbierzemy to po środku, co zostanie nam. No nie będzie na cały header, więc jest nawet spoko, bo nie będzie, i nawet nie zostanie. Dlatego będzie spoko, z tego powodu nie będę tracił czasu, no nie, na jakiś tam kawałeczek. Ale chcę, żeby było fajnie, fajnie to posprzątane, skoszone, nie posprzątane, tylko skoszone. No, ale poza tym wszystko ładnie, gitara gra, że tak powiem. No i no cały header w sumie praktycznie wychodzi. Myślałem, że będzie mniej niż na cały header, ale no jednak na cały header wyszło, więc gitara. No i kurde, tak jak wspomniałem, pogoda zmienna jest. Muszę sobie okno otworzyć, bo mi jest ciepło. Kurwa, jakby wy byście zobaczyli tą pogodę, to rany boskie. Byście się uśmiali. Może dnia 12 lipca 2018 roku o godzinie 18.22 też była taka pogoda śmieszna. No bo śmieszna jest bardzo. Szczerze mówiąc, to myślę, żeby teraz w sumie bym się mógł odsypać, czy na, albo nie. Później się najwyżej odsypiemy. No to będzie teraz wszystko talerzowane. I słoma, i jak będę kosił pszenicę czy jęczmień, będzie dokładnie też koszona co do jednej. Co do jednego zboża. I się nie będę przecinał nigdzie, tylko będę dookoła najprawdopodobniej jeździł. W sumie tak teraz mówię, a będzie wyjdzie znałem życie pewnie inaczej. W pizdu inaczej. Ale no cóż, trudno. Życie jest takie. Życie jest nowellą. No nie, dobra, rurę możemy w sumie wystawiać powoli. Dojedziemy do końca i przejedziemy na tamtą drugą stronę, no i trzeba będzie kończyć. I trzeba będzie podjechać tym ciągnikiem, bo już będzie pełny. A New Hollandic ten TC5.90 jest naprawdę fajny. On jak na razie nam będzie sprzyjał cały czas, bo kombajnu jak na razie nie mam ochoty zmieniać. Chyba że header większy kupić do tego New Hollanda, ale to największy header kupił, to też by było ciężko. Też by było mu, byłoby mu ciężko. Tak mi się coś wydaje, no ale kto to wie, że tak powiem, no nie? Naprawdę, 12800 sypło nam na razie, zaraz wam powiem, ilu hektarów, czy tam arów. Nie no, hektar na pewno będzie tutaj na tym polu. Może się wyrobimy, że skoszę całe pole na odcinku. Nie wiem. Dobra, hop, okej. Polecimy sobie tutaj pod naszego zetura. No tu jest 6400 bez jednej i tam tej trawki, znaczy bez jednego zboża. Teraz troszeczkę na tył nasypiemy. Okej, dobra.
No 1 hektar i 16 ar wyszło dokładnie, no nie? Mi się nawet teraz nie chce szukać dokładnie, gdzie mam te wszystkie korteczki moje, ale wiem, że gdzieś na pewno są i będę sobie wszystko zapisywał. Mamy 40 jaj w kurniku, a to nie będziemy zbierać. No nie? Dobra, lecimy tu, bo to jeszcze troszeczkę zostało, ale to dużo nie zostało. Zużyte paliwo. No przejechaliśmy 4,5 km jak na razie. Więc i tak jest spoko. 4,5 km, dobra. Co, już pełne? Pełen. Pełne już jest. No więc resztę w kombajnie zawieziemy najprawdopodobniej na farmę. Jeszcze sobie troszeczkę pokosimy. Zobaczymy, jaka wydajność będzie dokładnie. Chyba, że sobie zostaje najwyżej jeden przejazd na miniaturkę. Bo ja zaraz lecę nagrywać kolejny odcineczek. Tak jest. Sobie zrobię to pole i lecę kolejny odcineczek nagrywać, bo tak jak wspomniałem, chcę mieć do przodu ponagrywane troszeczkę te odcinki. Ale mam nadzieję, że to się nic nie dzieje. Że tak powiem, no 22 minutki, więc do 25 minutek się wyrobimy z tym, więc będzie wszystko grało, gitara ładnie, pięknie. No nie, mam nadzieję, że wy lagów nie odczuwacie żadnych, bo ja szczerze mówiąc, jak sobie tak gram i sobie rozmawiam do was, to też szczerze lagów praktycznie nie odczuwam. O, zabrało, uff. Szczerze lagów praktycznie wcale nie odczuwam. No ale ciekawe mnie to, jak u was to jest, więc możecie też napisać. No tak jak teraz na przykład jest 160 fps, no nie, ale wjadę zboże, no to spadnie mi pewnie. Spadnie? No spadło tam o 10 czy 15 fps. No nie, ale no zobaczymy. I jestem ciekaw, czy zabiorę tam to na raz, czy nie. Zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No. A propos tego, to na jeden raz będzie około 2 tony, 2,5 tony będzie jeszcze w zbiorniku. Więc spoko, szczerze mówiąc. W sumie tamte 12 ton bym najwyżej wsypał, a resztę bym sprzedał te 2 tony, co zostanie. Bo jadę teraz kosić soję, nie soję. Czy jęczmień jedziemy na nowe pole kosić? Nie wiem jeszcze co. Może jęczmień pojedziemy. Pszenica znaczy się na nowym polu jest. Więc nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No i całe pole jest zrobione. Jak sami możecie zauważyć, ja tylko sobie zapiszę grę. No i całe pole jest zrobione, więc co? Więc ja wszystkim dziękuję. Będzie 1,40 hektara. Więc dziękuję wszystkim za oglądnięcie. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć, jelo. Nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę oczywiście. Na razie, ziomeczki.